skąd lustro wie, że ma zamieniać akurat lewą stronę z prawą, a nie na przykład górę z dołem? Jak to się dzieje, że nawet gdy obrócimy się przed lustrem o 90 stopni, także to, co wcześniej było po lewej stronie, będzie teraz na górze, a to, co po prawej, na dole, to lustro nadal nie zamieni miejscami naszej głowy ze stopami, tylko w jakiś magiczny sposób przewiduje nasze ruchy i odwraca lewą rękę z prawą. Mam nadzieję, że nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale nie jestem zbyt wielkim fanem przeglądania się w lustrze. No ale jeśli chce się być gwiazdą YouTube'a, lustra nie da się uniknąć. Staję więc dzisiaj przed lustrem i na początek, tak wiecie, żeby zrobić dobre wrażenie, postanowiłem przywitać się ze swoim lustrzanym odbiciem. Wyciągam do niego swoją prawą rękę, ale ono w tym samym czasie wyciąga swoją lewą. Myślę sobie, dobra, być może gość w lustrze jest leworęczny. Spróbuję jeszcze raz. Wyciągam do niego lewą rękę, ale ono w tym samym czasie wyciąga swoją prawą. No nijak nie możemy się z tym gościem po drugiej stronie przywitać. Jeśli przyjrzeć się dokładniej, okazuje się, że problem nie leży tylko w rękach. Otóż wszystko to, co ja mam po lewej stronie, ten w lustrze ma po swojej prawej. Co takiego dzieje się w lustrze, że świat odbity w nim wygląda, jakby był odwrócony stronami? Przecież jeśli pomacham ręką, to znajduje się ona dokładnie naprzeciwko. Zatem ręka na zachodzie jest ręką na zachodzie. Ręka na wschodzie jest ręką na wschodzie. Moja głowa jest z lustrze na górze, moje nogi są na dole. Wszystkie kończyny są na swoim miejscu. A zatem co tak naprawdę jest odbite w lustrze? Na przykład nos. Gdy ja mam nos skierowany na północ, moje odbicie ma w tym samym czasie nos skierowany na południe, czyli w przeciwnym kierunku. A zatem to, co tak naprawdę odwraca lustro, to nie jest lewa strona z prawą, tylko przód z tyłem. Skąd zatem bierze się wrażenie odwracania stron? Otóż jesteśmy symetryczni i dużo łatwiej jest nam wyobrazić sobie kogoś, kto obszedł lustro dookoła i stanął po drugiej stronie, niż kogoś, kto został zmiażdżony i odwrócony na drugą stronę. No takich ludzi nie spotykamy przecież na co dzień. Problemy ze swoim lustrzanym odbiciem mają nie tylko ludzie. Mają je również cząsteczki chemiczne. Te dwie na przykład. Na pierwszy rzut oka identyczne, a jednak ich nosy skierowane są w przeciwnych kierunkach. Ta z pozoru drobna zmiana może być drastyczna w skutkach. Jedna z wersji tej cząsteczki była bezpiecznym lekiem przeciwbólowym, podczas gdy druga wywoływała nieodwracalne uszkodzenia płodu, gdy podawano ją kobietom w ciąży. Film został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.